Witam Państwa serdecznie, Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj naszymi gośćmi, Państwa gośćmi jest Pani Laura Lipińska z Fundacji Życie i Rodzina. Kłaniam się Pani Lauro, dzień dobry, szczęść Boże. I ksiądz Marek Bąk, Laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum, amen. 15 grudnia, więc kilka dni temu, została podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych z funduszy państwowych. Ustawa, która finansować, zgodnie z której założeniami będą finansowane z naszych podatków, z budżetu państwa, również z naszych jako rozmówców tutaj i państwa widzów. Zabiegi in vitro. Pani Lauro. W tym momencie Andrzej Duda tak naprawdę albo odwraca się od swoich wyborców, albo pokazuje swoje prawdziwe poglądy. Co by oznaczało, że to, co mówił chociażby w 2015 o in vitro, a wypowiadał się bardzo krytycznie, był po prostu zagrywką polityczną, żeby zgarnąć katolicki elektorat. In vitro jest szkodliwe na każdym możliwym poziomie tak naprawdę, i społecznym, i medycznym, i psychicznym, zarówno dla kobiet, jak i dla dzieci. Więc forsowanie finansowania czegoś takiego z budżetu państwa, z pieniędzy podatników, i to przy sporym oporze społecznym, bo przecież do Andrzeja Dudy było wystosowywane bardzo dużo petycji w tej sprawie, jest po prostu działaniem na szkodę państwa, działaniem na szkodę obywateli, odwracaniem się od swoich własnych wyborców, i to bardzo licznych wyborców, bo in vitro wiąże się też bardzo mocno z eugeniką, z selekcjonowaniem dzieci przed implantacją i również po implantacji, w momencie kiedy okaże się, że te dzieci są chore, a niestety te dzieci chorują dużo częściej niż dzieci poczęte w sposób naturalny, są zabijane przez aborcję eugeniczną, a w 2017 prawie milion polskich obywateli przyniosło do Sejmu ustawę Zatrzymaj aborcję i protestowali właśnie przeciwko eugenice w Polsce. Katarzyna Lubnauer i zwolennicy eugeniki, w tym również in vitro, twierdzą, że do 12 tygodnia to nie jest dziecko, a w ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pojęcia jak dziecko nienarodzone. Pani Lauro, skąd ten zabobon? Bo przecież tak, w takich kategoriach należy to przecież rozpatrywać, bo wiedza medyczna i wiedza podstawowa, z tej podstawowej wiedzy wynika zupełnie coś innego. Ja myślę, że to nie jest zabobon, oni w to nie wierzą. To jest celowa zagrywka polityczna i odczłowieczanie po prostu pewnej grupy społecznej. To samo robili hitlerowcy w czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu. Najpierw doprowadzili do odczłowieczenia Żydów. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to są ludzie, tak? To było widać gołym okiem na każdym możliwym poziomie. To jest człowiek jak każdy inny. Ale doprowadzali właśnie propagandą do tego, że ludzie zaczęli na nich patrzeć jako na kogoś gorszego. Część ludzi zaczęła tak na nich patrzeć. I to jest to sama dokładnie zagrywka. Próbujemy odczłowieczyć to dziecko nienarodzone, żeby łatwiej było po prostu te dzieciaczki zabijać. Tu jest o tyle prościej, że tych dzieci nie widać gołym okiem, tak? To trzeba spojrzeć przez aparaturę, a jeszcze na początku te dzieci faktycznie nie wyglądają jak ludzie, bo na pierwotnym etapie to tego tak wcale nie widać. To nie jest oczywiste, bo człowiek rozwija się z pojedynczej komórki, więc to jest jasne, że nie będzie na początku wyglądał dokładnie tak jak dorośli ludzie. Zresztą później na przestrzeni lat też się człowiek bardzo przecież zmienia. Także moim zdaniem to jest perfidna, celowa zagrywka, która ma na celu właśnie odebranie człowieczeństwa bardzo konkretnej grupy społecznej. Proszę księdza, jak ksiądz widzi to jako kapłan, jako osoba wierząca, ale też jako obywatel? To jest zdrada i tchórzostwo ze strony tego, który pełni obowiązki prezydenta. Dlatego, że wyniesiony na takie stanowisko ma ludziom służyć moralnie i ofiarnie. Ofiarnie aż do ofiary z życia własnego. W czasie wojny za ojczyznę oddają życie żołnierze, a w czasie pokoju politycy. Po to są. Powtarzając słowa z Pisma Świętego, warto, żeby jeden człowiek umarł za naród, niż cały naród zginął. Otóż
Prezydent powinien być ofiarą dla narodu do końca, aż do ofiary życia własnego. Czyżby był szantażowany? Czyżby go kupili? Bo braku świadomości prawdy nie można mu zarzucić. Więc jaka niemoralność się za tym kryje? Strach? Kariera przyszła? Czy takie opętanie pychą władzy, że odbiera mu to roztropność? Przecież ten człowiek dopuścił się straszliwego zgorszenia. Poza tym z podatków pobieranie pieniędzy na ten niecny proceder, to jest rabowanie pieniędzy z kieszeni katolików. Bo jeżeli już do tego dochodzi, to niech finansują to sami sprawcy. A nie żebyśmy my finansowali zbrodnie na korzyść tych, którzy się tego dopuszczają. Przecież za aborcję jest ekskomunika z automatu. I tej ekskomunice podlega matka ofiara, lekarz zbrodniarz, ojciec, który nie dopilnował sprawy i ci, którzy z tym współdziałają, jakaś tam instrumentariuszka czy pielęgniarka, które przy tym były, oni popadają w ekskomunikę. No jeżeli on teraz, prezydent, dozwolił do tego, by tak było, podpisał taką ustawę, to cóż takiego? On do tego dokłada rękę i też jest już poza kościołem. Jest w ekskomunice. Dlatego ten katolik sztandarowy, tak. I co, on przyjdzie teraz po świętokradzką komunię przy najbliższej okazji? A żaden kapłan się nie odważy mu odmówić i ominąć go? To jest ciekawe wystawienie siebie na próbę. Tu już nie może być słów niedopowiedzianych, które nie można jeszcze udawać, że nic się stało, że to etap. To już nie jest etap, to jest rezultat. I takie współdziałanie tego człowieka z ludźmi przemocy ideologicznej, potwornego zakłamania, no to jest dopisanie się do tego grona i skazanie się na samozatratę duchową. Proszę księdza, czy tym jednym podpisem plus wcześniej złożonym projektem ustawy tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czy tym jednym, a w zasadzie tymi dwoma aktami mógł, czy może prezydent przekreślić swoje zbawienie? Ależ oczywiście. Jeżeli nie podejmie pokuty, nie wycofa się z grzechu, a jest to grzech publiczny. To jest nie tylko zbrodnia, udział w zbrodni, ale to jest grzech, to jest zgorszenie. To on to teraz powinien publicznie naprawić. I to grozi jego potępieniu. No może się nie potępi, ale nie będzie mu lekko. Pani Lauro, mówi się, że in vitro to jest sposób na uszczęśliwienie tych małżeństw, które nie mogą mieć dziecka. A przecież tak naprawdę, żeby w ogóle doszło do nie tylko poczęcia, ale przede wszystkim już do samego końca szczęśliwego porodu, trzeba bardzo wielu zabiegów, jak sama pani zresztą wspomniała, eugenicznych. Tak, bardzo łatwo rzuca się takimi hasłami, że in vitro to życie, in vitro daje szczęście, in vitro daje dzieci, natomiast droga do tego, żeby faktycznie jakieś dziecko się urodziło z tego in vitro, jest długa i najczęściej bolesna i okupiona bardzo licznymi ofiarami, bo zapładnia się kilka komórek, w tym momencie to jest najskuteczniejsza metoda, zapładnia się kilka komórek jajowych, a więc powstaje kilka osób. Do macicy kobiety wprowadza się 2-3 z tych zapłonionych komórek jajowych, będących już ludźmi w momencie, kiedy dojdzie do zapłonienia, mamy do czynienia z nową osobą, a donoszonych tych ciąż jest jeszcze mniej. Poza tym oczywiście, że są często przerywane ze względu na chorobę dziecka, to bardzo często dochodzi do poronień. Zasadniczo w polskim takim standardzie, to nie do końca jest uregulowane prawnie, ale w polskim standardzie jest coś takiego, że można trzykrotnie jedynie podjąć próbę zapłodnienia tą metodą pozaustrojową.
in vitro właśnie. No więc to nie jest wcale tak dużo, tak? Nie można w nieskończoność próbować. Najczęściej po in vitro zgłaszają się kobiety już po 30, około 40, czy nawet jeszcze trochę później, którym po prostu o wiele trudniej niż młodszym kobietom jest zajść w ciążę. No i jakiś jest powód, dla którego nie zaszły w ciążę naturalnie, tak? Coś tam się dzieje w tym organizmie, jest jakiś problem i in vitro próbuje ten problem obejść. To nie zawsze jest skuteczne, a nawet bardzo często skuteczne nie jest. No i właśnie pamiętajmy też o tym, że in vitro nie leczy w żaden sposób. Problem pozostaje. Płodność w ogóle jest pewnym wyrazem zdrowia. Jeżeli organizm jest płodny, to prawdopodobnie jest zdrowy. Jeżeli organizm jest niepłodny, to na pewno coś w nim jest nie tak. I w momencie, kiedy sięgamy po in vitro, to nie badamy problemu. Nawet jeżeli uda się kobiecie zajść w tę ciążę i nawet donosić to dziecko, to ten problem w organizmie pozostaje i on po wielu latach może wyjść, nawet szybciej niż po wielu latach. I to może być bardzo poważny problem zdrowotny, z którym ta kobieta będzie musiała się borykać. To samo dotyczy dzieci. Oprócz tego, że borykają się z chorobami, to borykają się później z pewnym psychicznym, nawet już nie dyskomfortem, tylko cierpieniem po prostu związanym z in vitro, bo ja nieraz spotykam się z takim stwierdzeniem, że my teraz proliferzy to nie wiem, nienawidzimy tych dzieci z in vitro i one nie miały prawa się narodzić. One miały prawo się narodzić i miały prawo do naturalnego poczęcia, naturalnego, zdrowego poczęcia, które po prostu jest dobre dla człowieka, a to prawo zostaje im odebrane, bo są też różne rodzaje poczęcia człowieka, tak jak można w różny sposób człowieka traktować, w sposób godny i niegodny. Tak samo poczęcie może być godne i niegodne. Gwałt jest poczęciem niegodnym, in vitro jest poczęciem niegodnym i to zostaje, to w tym momencie jest ofiara, tak jak mamy ofiarę gwałtu kobiety i dziecko, ono też jest ofiarą tego gwałtu, tak samo przy in vitro ofiarą są te dzieci, również te, które się narodziły, ale także bardzo liczne ich rodzeństwo, które zostało zamrożone, bo jak powiedziałam, zapładnia się kilka komórek jajowych, te, które nie zostają wszczepione do macicy, zostają zamrożone na lata. W Polsce standardem jest 5 lat, później te zapłodnione dzieciaczki się wyrzuca albo wykorzystuje do czegoś. To też nie jest ściśle uregulowane w różnych państwach, to różnie wygląda. Niektóre są po prostu później sprzedawane i wykorzystywane przez koncerny farmaceutyczne albo kosmetyczne. Więc w tym momencie mamy do czynienia z czystym handlem ludźmi i absolutnie przedmiotowym traktowaniem człowieka, którego można wyrzucić, dostosować, bo już taką mamy technologię, że można na etapie tym genetycznym przebierać w tych dzieciach, żeby one miały taki kolor oczu, taki kolor włosów. Zdarzały się nawet sytuacje, gdzie rodzice wybierali chorobę, jaką to dziecko będzie miało. Była taka znana sprawa sprzed kilku lat, dwóch lesbijek, które były głuche i one chciały, żeby ich dziecko też było głuche. I tak długo próbowały z tym in vitro, aż im się udało, żeby to dziecko urodziło się głuche. Także do takich rzeczy dochodzi, takiego manipulowania człowiekiem i traktowania go jak zwyczajny przedmiot, który można wyrzucić, jeżeli się nie spodoba, jeżeli będzie nie taki produkt jak trzeba, to się go zabija, odrzuca. Zdarzały się przypadki rodziców, którzy życzyli sobie mieć na przykład bliźnięta, okazało się, że są trojaczki i też mieli pretensje, albo dochodziło do tak zwanej redukcji w czasie ciąży i po prostu jedno z tych dzieci było zabijane. Także to jest naprawdę straszna sprawa, straszny biznes, a te hasła mówiące o tym, że to jest szczęście, że to komuś coś daje, to jest naprawdę napompowane, przesadzone i to jest robione na krwi, po prostu robione na krwi. Za tym pojedynczym szczęściem, do którego może się uda doprowadzić, oprócz tego, że jest okupione cierpieniem fizycznym i psychicznym kobiet, ogromnymi stratami w organizmie, to jest przede wszystkim okupione życiem innych dzieci. Proszę księdza, to przypomina zabawę w Pana Boga, ale tak naprawdę to przypomina dosłownie te słowa, które wyrzekł szatan do Adama i Ewy w raju przed popełnieniem przez nich grzechu pierworodnego. Będziecie jako bogowie. Tak się dzieje. Tak się dzieje, że ludzie chcą o sobie stanowić, chcą stanowić dla siebie normy i oczekują dla swojej dowolności moralnej, czyli niemoralnej, akceptacji praw, przywilejów i przewagi nad innymi. W tym wszystkim straszną klęskę ponosi prawda. Oparte to wszystko bowiem jest na zakłamywaniu takim programowym, przymusowym, skłaniającym ludzi do podporządkowania się niewolniczemu, temu, co nie ma nic wspólnego z prawdą.
Jest to również element depopulacyjny, dlatego że już od dziesiątków lat populacja ludzka jest osłabiana przez trucie ludzi wszystkim. Poczynając od wody, jedzenia, powietrza, wszystko ma służyć przeciwko człowiekowi. Dlatego płodność jest coraz mniejsza, zdolność do płodności jest coraz mniejsza u mężczyzn i u kobiet też. I wymyślili sobie, że dziecko jest prawem. Dziecko nie jest prawem. Dziecko ma prawo do życia, ale dziecko nie jest prawem. I tutaj za wszelką cenę posiadanie dziecka jest dramatem, bo wszelką cenę płaci to dziecko i te dzieci, które się nie narodziły. No ci krzykacze za ludobójstwem aborcyjnym i eugeniką, no oni biedni uniknęli aborcji samych siebie. I teraz chcą być jako bogowie, by stanowić o innych. To prowadzi do tego, że będzie kompletny rozkład życia rodzinnego i społecznego. Przestaniemy być rodziną rodzin, przestaniemy być narodem, przestaniemy być cywilizacją. Zamieniają nas w bezrozumne istoty, bezmoralne, abyśmy byli zwierzętami. Tutaj trzeba postawić opór i powiedzieć dosyć. Prawda musi zakulować. I męstwo musi być powinnością wszystkich ludzi, którzy poznawszy prawdę, stosują się do niej. Prawda jest świętą dyktaturą, bezbłędną, ostateczną, jedyną. Kto pójdzie za prawdą, nie przegra i życia swojego nie wyniszczy. Natomiast prawda jest tu tą, która została sponiewierana, odrzucona i stąd są takie skutki, ponieważ ludobójcy i propagatorzy tego twierdzą, że to jest tak zwana filozofia życia różna. Otóż ci państwo używają słowa dla siebie niezrozumiałego. Kto z nich wie, co to jest filozofia? Nikt. Bo gdyby wiedzieli, co to jest filozofia, to by tego słowa nie używali lub używaliby tego słowa w sposób inny. Filozofia bowiem jest ujęciem rzeczywistości w kategoriach ostatecznych, a u nich tego nie ma. U nich jest ujęcie wszystko w kategoriach koniunkturalnych, bieżących, chwilowych i bez pamięci o tym, że człowiek jest istotą wieczną. Człowiek nie przepada, śmierć nie jest unicestwieniem. No, ale oni swoje ludobójstwo i propagandę taką nazywają filozofią, więc oni mają prawo do swoich poglądów, wymysłów przez siebie innym narzucanym. Oni też są ofiarami własnych grzechów i samozakłamania. Dla nich wygoda życia jest ich kultem. I dla siebie, dla swojej władzy, wygody, bezkarności oczekują, by się temu wszystkiemu podporządkować, ponieważ troski o naród tam nie ma żadnej. To jest grupa rozbójnicza, która chce dysponować całym narodem. Pani Lauro, tak naprawdę in vitro, aborcja, to wszystko jest biznes. Podkreślmy raz jeszcze, czyj biznes i w jakim celu? No, biznes tych, którzy na tym zarabiają, tu trudno wskazać konkretne jednostki, chociaż są różne artykuły badające, kto konkretnie na tym zarabia, aczkolwiek na tym zarabia bardzo dużo osób. Oczywiście są pewni prowodyży, którzy zarabiają na tym najwięcej i wykładają też na to najwięcej pieniędzy. Natomiast zarabiają na tym bardzo liczne organizacje, firmy. W Ameryce najbardziej znana to jest Planned Parenthood. Na naszym podwórku to jest na przykład aborcyjny Dream Team, który organizuje aborcję, zbiera pieniądze na aborcję. Co dokładnie robi z tymi pieniędzmi, to nie wiadomo. Na pewno jakieś tam aborcje organizuje, na pewno nie tyle, ile oni tam ogłaszają, ale jakąś część tak. Natomiast są to po prostu ludzie bez sumienia, którzy zarabiają na cudzej krzywdzie, na cudzej śmierci i to najbardziej bezbronnych, najbardziej bezbronnych. No właśnie, to jest coś, co mi cały czas chodzi po głowie, ta bezbronność tych dzieci, które nawet nie mogą krzyknąć w swojej obronie, bo powiedzmy taki noworodek to przynajmniej spojrzy
na kogoś, kto próbuje zaatakować i może wzbudzi jakoś litość, a to małe dziecko nawet spojrzeć nie może na nikogo, bo jest po prostu wyrywane z brzucha matki, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo okrutny proceder, który po prostu żeruje na takich najsłabszych istotach, które są całkowicie od nas zależne. Ja nie wiem, jak można coś takiego robić, ale dla niektórych chyba te pieniądze są najistotniejsze. Każda aborcja wiąże się z konkretnymi pieniędzmi, również w polskich szpitalach przecież NFZ finansuje aborcje, finansuje zabijanie ludzi, więc w tym momencie tak naprawdę my podatnicy płacimy za zabijanie tych dzieciaczków. No niestety nie mamy na to za dużego wpływu, choć oczywiście próbujemy to zmieniać, tak? Inicjatywy obywatelskie są bardzo konkretnym głosem przeciwko czemuś takiemu, no tylko niestety posłowie są jacy są, tak? W ostatniej kadencji nie popisali się, bo w momencie, kiedy wnieśliśmy do Sejmu projekt Aborcja to zabójstwo, który miał ukrócić działalność tych środowisk właśnie proaborcyjnych, działających w takiej szarej strefie, zabijających dzieci, chwalących się tym, że mordują konkretną grupę społeczną, no to posłowie odrzucili ten projekt i byli to również posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W większości tak naprawdę, bo mieli tą większość w Sejmie. Zachowało się jedynie 100 sprawiedliwych, z których też wielu teraz przy głosowaniu pod tą ustawą in vitro się wykruszyło i zagłosowali za in vitro. Także politykom naprawdę zawsze trzeba patrzeć na rękę, my staramy się to robić i wyrażać po prostu wolę obywateli, bronić tych najmłodszych, najsłabszych dzieci. No, zbieranie pieniędzy na krwi jest absolutnie niegodne, nie powinno mieć nigdy miejsca i przede wszystkim prawo nie powinno coś takiego przyzwalać. Także musimy walczyć też o dobre prawo, które po prostu będzie tworzyło dobrą rzeczywistość. Tymczasem w Strasburgu orzeczono, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego o nielegalności mordowania nienarodzonych dzieci, stoi w poprzek przepisom unijnym i w związku z tym Polska powinna wypłacić odszkodowanie. No to człowiek już się zatrzymuje z lekkim szokiem, w jakiej rzeczywistości my się znaleźliśmy. Dla mnie to jest jasny znak, że trzeba uciekać z takiej organizacji, tak, bo Unia Europejska jest pewną organizacją, która narzuca takie rzeczy. Jeżeli Polska zostaje ukarana za to, że nie zabito w Polsce dziecka, no to jest coś bardzo, bardzo niepokojącego. To dziecko w końcu poniosło śmierć niestety. Zostało zabite, matka wyjechała po prostu za granicę i tam pozbawiła to dziecko życia. No fakt, że w ogóle może coś takiego zrobić, że są kraje, w których zabija się dzieci, już jest wystarczająco straszne, a to, że Polska dostaje karę za coś takiego, no to jest... Człowiek staje w tym momencie i nie bardzo wie nawet, co ma powiedzieć. To jest taki szok, że takie rzeczy mogą się dziać. Pani Lauro, przepraszam, może przypomnijmy, jeśli ma Pani w pamięci te statystyki, jak wyglądają te statystyki globalnie, ale również w Europie? Dotyczące śmierci, tak, ile dzieci jest zabijanych. No, na statystyki trzeba patrzeć oczywiście na bieżąco, jak one wyglądają i oczywiście patrząc na statystyki trzeba pamiętać, że za każdą tą śmiercią stoi konkretny człowiek i bardzo konkretne cierpienie. WHO podawało niedawno, że zabijany jest kilkadziesiąt milionów, jeśli nie kilkaset tych dzieci, ponad miliard tych dzieci już straciło życie w ostatnich latach, tam 173 miliony podawali w pewnym momencie, później 156 rocznie konkretnych bardzo ofiar, to są takie liczby, które się nie mieszczą w głowie. Na wschodzie od nas, na Ukrainie, to liczba aborcji roczna wynosiła około miliona. Tam trudno było konkretne statystyki, oni tam nie do końca je prowadzili, ale ktoś tam wyliczył właśnie, że to jest około miliona, w Rosji stosunkowo większej to było kilka milionów, we Francji 700 tysięcy, w Niemczech też kilkaset tysięcy, w Wielkiej Brytanii 300 tysięcy bodajże. W zależności jaki rocznik weźmiemy, to będą różne oczywiście liczby, ale to są właśnie takie po kilkaset tysięcy rocznie. Co jest ciekawe, może trochę kuriozalne, w Wielkiej Brytanii
wprowadzono aborcję, żeby uniknąć nastoletnich ciąż. Coś takiego tam było, że teraz jak będzie aborcja, to te dziewczynki nie będą w ciąży, antykoncepcja będzie im tam rozdawana gdzieś, coś w tym stylu. No ale nic się nie zmieniło, tych aborcji jest tak naprawdę coraz więcej. To jest jedyna może zmiana, do której doszło. Wprowadzona aborcja jako środek pewien antykoncepcyjny, jak antykoncepcja już nie zadziała, to jest kolejny poziom antykoncepcyjny, to właśnie aborcja i też dla nastolatek. To samo przecież w Hiszpanii też już jest wprowadzone. Od 15 roku życia bez wiedzy rodziców dziewczynki mogą dokonać aborcji. To samo zresztą próbowano zrobić w Polsce. Była niedawno w Sejmie inicjatywa ustawodawcza, legalna aborcja bez kompromisów. Niby to jest obywatelski projekt, ale był też robiony siłami partyjnymi, lewicowymi. I tam też było o aborcji dla dziewczynek od 13 roku życia. No to rozmawiamy tutaj już chyba o wspieraniu pedofilii po prostu. Także to są tego typu środowiska, tego typu sytuacje. Z nimi naprawdę trzeba walczyć. One tak naprawdę nie powinny legalnie działać. Fakt, że są tak silne na Zachodzie, że mają tak silne struktury jak właśnie WHO, które promuje aborcję, jak Unia Europejska, która również promuje aborcję i wszelkie oczywiście programy też LGBT-owskie, które niestety też wiążą się silnie z aborcją. No to jest złe, niepokojące i Polska będąca na trochę innym, mam wrażenie, poziomie cywilizacyjnym, bo u nas aborcja jest postrzegana jako coś złego, powinna się wyrywać z tego typu środowisk i po prostu dawać dalej świadectwo pewnej zdrowej moralności, która jeszcze u nas istnieje, bo nawet te środowiska, które promują wybór kobiety, ten tak zwany wybór, to mówią o tym, że aborcja jest zła, ale zazwyczaj jest to ale. Oczywiście w ostatnich latach próbuje się to zmieniać, próbuje się mówić, że aborcja jest czymś dobrym. Natomiast mimo wszystko w głowie większości ludzi pozostaje to ale i to jest pewne zwycięstwo środowisk proliferskich. Oczywiście nie można teraz siadać i stwierdzić, że jest okej, tylko trzeba dalej walczyć i przypominać, że aborcja jest czymś złym, co Fundacja Życie i Rodzina stara się robić po prostu pokazując zdjęcia ofiar tego, jak wygląda aborcja, bo jak ktoś przychodzi i mówi nam, że aborcja jest dobra, to my pokazujemy tę ofiarę i pytamy, z której strony. Proszę księdza, przerażenie. 150, 170 milionów rocznie. Ku czemu to zmierza? Ja jestem, powiem szczerze, znany jest mi ten temat, ale za każdym razem, kiedy o tym rozmawiam, nie mogę spokojnie na ten temat rozmawiać. To jest program depopulacyjny. Ja w szczegółach tam zachodzi również już ludożerstwo. W stosunku do tych abortowanych ludzi, to jest szatanizm jako program dla świata, a dla Kościoła jest to wielki krzyk i ryk o misję w naszej ojczyźnie. Dopóki prawda o Bogu i zbawienie dotrze do tych wrażych ludzi, to oni będą propagatorami, wykonawcami tego zabójczego dzieła. Jest to nieodrobiona lekcja, że prawda nie doszła do serc wielu ludzi zakłamanych, którzy ją w uwielbieniu siebie, w akceptacji i samousprawiedliwieniu. Po prostu to jest ugór, który trzeba zmienić w urodzajną glebę. Trzeba dotrzeć z misją, z perswazją argumentów za cenę ofiar nigdy za dużych. To jest robota dla kapłanów, dla Kościoła, by ogarnąć naród prawdą, a przez to łaską i tylko w ten sposób można uratować kolejne ludzkie istnienia. Dobrze, proszę księdza, ale przepraszam, episkopat tak. Do tej pory milczy. Ja do nich nie należę, to się ich za nich nie tłumaczę. Ja mówię w swoim imieniu. Ja się zgadzam z tym, że oni milczą. Proszę księdza, jakie są konsekwencje natury kanoniczno-prawnej dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani w taki czy w inny sposób w ten proceder, włącznie z in vitro. Ludzie nie mają tego świadomości, ale którzy w sposób, na rozmaite sposoby dopuszczają się aborcji, przecież in vitro to jest aborcja, popadają w ekskomunikę z automatu. I kapłani z tej ekskomuniki przy spowiedzi uwalniają,
Ale kto chodzi do spowiedzi? To jest straszny potrzask, w który popadają ludzie biorący w tym udział. Bo to już jest nie jak wyrwanie zęba, ale stworzenie warunków do tego wszystkiego, to też jest współudział w tym procederze, ponieważ to morderstwo nie jest nazywane morderstwem, to jest przerwanie ciąży, to jest aborcja, to są rozmaite inne nazwy znieczulające, które kłamią. To jest mord na człowieku. No ale oni nie chcą tego uznać, ponieważ nie, bo oni chcą być normą dla siebie. Dlatego tu nie ma się co oglądać na naszą górę, na naszych wielkich i możnych, bo każdy musi w swoim zakresie pilnować ładu w swojej rodzinie, w otoczeniu. To jest jedyny sposób uratować środowisko wiary, środowisko rodziny, i tylko te małe środowiska umacniające się są w stanie tworzyć dużą grupę ludzi podobnych sobie, i to uratuje naszą ojczyznę, ponieważ nasi rządzący nie chcą oddać życia za naród. Dlatego naród ginie za ich wygodę i bezkarność. Pani Lauro, smutne jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale czy widzi Pani jakąś nadzieję z punktu widzenia ludzkiego i z punktu widzenia państwa, organizacji? Cóż, nadzieja jest w ludziach i w tym, że będą działać. Tak naprawdę chodzi o działanie, o to, żeby każdego człowieka poruszyć, żeby wyszedł, i ja taką nadzieję upatruję w tej zmianie właśnie rządowej, bo w momencie, kiedy rządził jeszcze PiS, to wielu ludzi dziwiło się, przeciwko czemu my w ogóle protestujemy, przecież jest dobrze, przecież jest dobra władza, wszystko jest w ogóle w porządku, jak najlepiej, pomimo tego, że PiS tylnymi drzwiami wprowadzał legalizowanie aborcji na życzenie. Ludzie nie chcieli w to po prostu wierzyć. Wierzyli z jakiegoś powodu w PiS, pomimo tego, że oni zdradzali wielokrotnie. Natomiast w tym momencie, kiedy do władzy doszła lewica, to ludzie zdają sobie sprawę z tego, że będzie źle. I dzięki temu to ich trochę porusza i zaczynają działać, zaczynają wychodzić. Ja pamiętam właśnie po wyborach, jak już były znane wyniki, do mnie zaczęli dzwonić znajomi i mówić: no teraz to chyba zacznę wychodzić z wami na ulicę. Bo teraz już wiadomo, że będzie tak źle, że trzeba będzie po prostu wyjść i bardzo, bardzo silnie zaprotestować. Także wbrew pozorom wydaje mi się, że teraz ta zmiana, która przyszła, jest dobra i może bardzo wiele osób poruszyć. Oczywiście to, co dzieje się w tym momencie, tak, na przykład takie jak legalizowanie in vitro, jest bardzo złe, jest bardzo złą zmianą i poniesie ze sobą konkretne ofiary, ale być może te konkretne ofiary poruszą też konkretnych ludzi do tego, żeby działać, żeby się budzić, bo politycy zawodzą nas, raz za razem tak naprawdę nas zawodzą. Jak już dorwą się do stołka, dorwą się do pieniędzy, to tak naprawdę tylko na tym im zaczyna zależeć, a wartości idą w kąt. Nawet jeżeli nie od razu u niektórych, to po pewnym czasie zazwyczaj tak jest. Więc mamy czas po prostu organizacji obywatelskich. Musimy jako obywatele działać i się budzić. Tu jedną rzecz chciałabym uściślić, bo tak teraz pomyślałam, że mogło to wcześniej źle wybrzmieć. Ja powiedziałam o 176 milionach. To jest pewna cyfra, liczba zsumowana, która mi utkwiła w głowie w ostatnich takich akcjach, co braliśmy udział. Natomiast oficjalnie podawane statystyki przez WHO to było w ostatnim czasie 73 miliony 56 milionów, ale właśnie to są tylko oficjalnie przez nich podawane statystyki, nie uwzględniające na przykład tak zwanych aborcji domowych i nie uwzględniające ofiar przy in vitro. Tych ofiar jest tak dużo, że myślę, że spokojnie możemy mówić właśnie o blisko nawet 200 milionach ginących rocznie dzieci, natomiast oficjalne statystyki przez nich tylko przez nich podawane, no oni mogą nie wszystko też uwzględniać, nawet z tych oficjalnych aborcji. To właśnie są 73 miliony, 56 milionów, trzeba patrzeć na konkretny rok. Najwyższy w ostatnich latach właśnie co podali to 73 miliony rocznie. Proszę księdza, co na to niebo? No to jest zbrodnia wołająca pomstę do nieba i to można podziwiać Pana Boga za to, że jeszcze nie skasował ziemi i cierpliwie czeka na nawrócenie. W tym zbiorowym takim ludobójstwie zachodzi też jeszcze to, że się ludzie uświęcają.
że jeszcze walczą, że jakaś ilość ludzi świętych jest i uświęcających się i może ze względu na nich Pan Bóg tę ziemię trzyma w istnieniu, bo grzech powoduje utratę sensu. Więc może jakieś środowiska wiary, modlitwy i miłości utrzymują tę planetę w istnieniu, bo Pan Bóg na sprawiedliwość ma wieczność. No i sprawiedliwość wybrzmi. Wybrzmi sprawiedliwość, ale już będzie za późno. Teraz trzeba się opamiętać, innych budzić do prawdy, do odpowiedzialności. Trzeba programu narodowego wychowania i powrotu do moralności. Bośmy się rozzuchwalili i żyjemy tak swobodnie, że bez hamulców i bez granic. I to jest nasza zguba. No ale to przyjdzie podczas śmierci i już się to wszystko zakończy. Śmierć jest indywidualna dla każdego człowieka, a nasz naród, no to jest naród też poszczególnej indywidualności. Jeden żyje tak, drugi tak. Bogu dziękować, że Pan Bóg cierpliwy i to jeszcze wszystko trwa. Widocznie jakiś sens zbawczy jest większy od bezsensu zbrodni, która ma miejsce na ziemi. Czy księdza zdaniem to, że dzieje się tak w tej chwili w Polsce i to już na samym początku przejęcia władzy przez lewicę, również przez bolszewicką lewicę, bo trzeba tak to nazwać, to są trockiści, to są po prostu bolszewicy. Czy myśli ksiądz, że to jest przypadek, że to właśnie się dzieje właśnie w Polsce? Nie, Pan Bóg karze głupotę ludzką skutkami. Pan Bóg karze lenistwo i tchórzostwo naszego narodu takimi rządami. Bo Polak chce żyć za darmo, luksusowo i bezmyślnie. No to Pan Bóg na to nie pozwoli. Teraz przyjdą krwawe rządy, żeby ludzie wrócili do używania rozumu i do jakiejś odpowiedzialności. No i do tego doszło, więc mają to, co chcą. Pan Bóg wykorzysta nawet zbrodnie do tego, by ludzie się opamiętali i swoją głupotę zamienili w skruchę, która jest możliwością powrotu do Boga, do łaski. Gorąca prośba, żeby ksiądz jeszcze, niech to raz jeszcze wybrzmi. Andrzej Duda i wiele, wiele innych osób, tych polityków, którzy głośno krzyczą, ale tych, którzy również po cichu podnoszą ręce w głosowaniu nad in vitro aborcją. Jakie są konsekwencje dla nich, konsekwencje duchowe? Upadli w ekskomunikę, czyli są wyłączeni z kościoła, nie mogą korzystać z posługi sakramentalnej. Mają odcięty dostęp do łaski. W przypadku śmierci grozi im potępienie. Takie są skutki. Zaryzykowali własną wiecznością, samozatratą na zawsze. Oczywiście ich pokrętne sumienia być może dają im jakieś tam inne treści, bo to grzesznik chce mieć wyjątkowość w swojej sytuacji. Pycha wyjątkowości tutaj temu towarzyszy. O pysze wyjątkowości święty Jan od Krzyża powiedział, że ludzie pychy wyjątkowości są gorsi od szatana, bo oni z grzechu chcą sobie uczynić wyjątek przeciwne regule, aby grzechu za grzech nie poczytać. No nie ma takiej sytuacji na jakieś pseudo-usprawiedliwienie tego, co się dzieje. Do dobrych celów nie dochodzi się złymi środkami. Więc trzeba chyba być mocno upojonym, mocno zakłamanym, żeby wytrzymać siebie samego do wieczora w tak pogrążonym sumieniu w grzechach. No i pewnie oni to mają. Biorąc pod uwagę fakt, że jednak najprawdopodobniej Andrzej Duda nie jest już konstytucyjnym prezydentem od 2020 roku, a w związku z tym również i ten rząd nie jest rządem konstytucyjnym i ten Sejm nie jest konstytucyjnym, ponieważ no tak, to sobie oni wszystko ułożyli, że konsekwencje tego są właśnie takie, a nie inne. Miejmy nadzieję, że kiedyś jednak ich oby jak najprędzej do tego doszło, że to wyjdzie na jaw. Tymczasem ja, jeśli mogę ze swojej strony, proponuję tym wszystkim, którzy zwłaszcza najgłośniej krzyczą na temat aborcji, pokażcie, dajcie przykład. Pokażcie, jak to się robi, zabortujcie się sami. Przepraszam, że to mówię, proszę księdza, że to mówię przy księdzu, ale nie jestem w stanie na spokojnie do tego rodzaju rozmów podchodzić i myślę, że chyba czas najwyższy, żeby
Ktoś im to powiedział wprost. Czy jedna z drugą, wy, kobiety, zrobiłybyście to swojemu dziecku? Czy rozszarpałybyście swoje dziecko, już żyjące tu, będące na tej ziemi, na świecie? Nie, nie wyobrażacie sobie tego. Więc jak możecie coś takiego zrobić? Pani Lauro. No cóż, to jest już sumienie tak naprawdę tych kobiet. To, co one robią, do czego są zdolne. Są ludzie zdolni do naprawdę najgorszych zbrodni. No i zdarzały się przecież kobiety, nawet w Polsce, które zostały zmuszone do urodzenia dziecka, nie wykonali lekarze aborcji na tym dziecku, nie zabili dziecka kobiety, która tego chciała. Ta kobieta urodziła dziecko i teraz chodzi z nim na proaborcyjne marsze i opowiada o tym, jak odebrano możliwość aborcji i to dziecko tego słucha. Są takie też obrazki z Ameryki, widziałam zdjęcie, kobieta w ciąży miała na brzuchu napisane not human yet, jeszcze nie człowiek. Więc ludzie naprawdę starają się po prostu znieczulić na to, zwłaszcza dotyczy to kobiet, które dokonały już aborcji, bo to tkwi w kobietach. Wanda Pułtawska mówiła, że w momencie, kiedy przychodzi do niej kobieta po aborcji, to ona już nie pyta, czy ta aborcja była, tylko ona pyta kiedy, bo to tak widać, takie skutki to pozostawia na całe życie w kobiecie, że to widać gołym okiem dla lekarza, zwłaszcza który się tym zajmuje na co dzień. Także to jest straszna znieczulica, robienie sobie ogromnej krzywdy, no oczywiście robienie krzywdy tym dzieciom. Pytanie o to, czy zabiłyby swoje dziecko narodzone, jest pytaniem bardzo logicznym, bo człowiek jest już w momencie poczęcia, więc jeżeli dopuszczamy do zabijania dzieci w pierwszym tygodniu, w 12, 27, w 37, tak jak się chwalą środowiska aborcyjne, że zabijają dzieci gotowe do porodu, to czemu nie zacząć zabijać tych dzieci po narodzinach? I do tego tak naprawdę dochodzi, przecież w Holandii, w Belgii legalna jest eutanazja dzieci. Dzieci mogą same się zgłosić po eutanazję, jak coś im tam nie podpasuje, nie potrzebują nawet zgody rodziców na coś takiego. Mogą po prostu popełnić w świetle majestacie prawa w jakiejś klinice takie samobójstwo. No i Wielka Brytania przecież ostatnie lata, jak odłączano dzieci, które mogły żyć, które mogły być leczone, przecież zgłaszały się kliniki w Polsce, we Włoszech. Włochy to nawet dwa razy nadały obywatelstwo takim dzieciom, żeby je przyjąć do siebie, żeby je ratować. A Wielka Brytania zdecydowała inaczej i te dzieci po prostu zamordowała. Więc w momencie, kiedy dopuszczamy do tego, żeby ludzie ginęli, kiedy prawo coś takiego pozwala na coś takiego, to ludzie będą ginąć. Ludzie w każdym wieku. Proszę księdza, potrzebne wojny? Niepotrzebne. Czy to jest jeszcze ludzkość? To jeszcze jest ludzkość, tylko ta ludzkość jest opętana przez rządzących, opętanej przez szatana. To są słudzy zła, którzy się zaprzedali aż do utraty świadomości. Tutaj w tym wszystkim brak głębokiego myślenia i konsekwentnego spojrzenia na odpowiedzialność, do której się zbliżają. Ta odpowiedzialność jak przepaść, do której będą zepchnięci. Odpowiedzialności nikt nie uniknie. Są i będą skutki. Dlatego o życie się walczy. Myślę, że jeżeli nie dociera do ludzi argument prawdy, to do niektórych dotrze argument miłości, postawy i dojrzałego katolickiego człowieczeństwa. Trudno skonfrontować się z człowiekiem Bożym, który w swojej postawie jest nieugięty, a jest imponujący i budzi zastanowienie. To jest w świętych. Dlatego potrzebujemy świętych, którzy tam, gdzie są, będą przemieniać swoim życiem obyczaje środowiska. Smutne jest o tyle to, że ta ustawa została podpisana w zasadzie w okresie Adwentu, a więc w okresie oczekiwania na Boże Narodzenie, na przyjście Bożego Dziecięcia. Proszę księdza, bardzo dziękuję pani Laurze, księdzu również za dzisiejszą rozmowę. Jeśli można poprosić w takim razie jeszcze też o dwa słowa w związku z Bożym Narodzeniem i o pobłogosławienie nas.
Boże Narodzenie jest dla nas darem, aby przez osobiste nawrócenie się teraz pokutę doprowadzić do Bożego Narodzenia w sobie, do Bożego odrodzenia siebie samego, bo to jest sens. Pozyskać łaskę, pozbyć się grzechów, uratować siebie, odrodzić, odbudować relacje rodzinne, międzyludzkie, czyli odbudować to, co sensowne między nami. Po to jest Boże Narodzenie, by Bóg królował w życiu indywidualnych ludzi. Głos świata na temat Bożego Narodzenia niech lepiej zamilknie, jest bowiem fałszem. Tylko głos nauczającego Kościoła, głos ludzi praktykujących wiarę na ten temat jest głosem prawdy i sensu. I tak trzeba na to patrzeć. Teraz trzeba pokutę czynić na rekolekcję, do spowiedzi, zerwać fałszywe, złe relacje, uporządkować życie, odstąpić od niewłaściwych przynależności. Trzeba zerwać z środowiskiem grzechu i okolicznościami grzechu, by nie kontynuować zguby własnej. To jest nawrócenie i nawrócenie daje Boże odrodzenie. Poprosimy w takim razie o pobłogosławienie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Może przed świętami nie powinno być takiej rozmowy tak poważnej, ale jednak żyjemy w takich czasach, że jak widzimy, również rządzący nie dbają o nasze dobre samopoczucie, więc może czas najwyższy, aby również i im przypominać i sprowadzać ich również na ziemię. Państwa gośćmi, moimi gośćmi dzisiaj byli pani Laura Lipińska z Fundacji Życie i Rodzina oraz ksiądz Marek Bąk. Bardzo dziękuję. Życzę państwu wszelkiego dobra. Pani Lauro, księdzu, niech narodzony Pan Jezus błogosławi, niech wszelkich łask udziela również wszystkim państwu słuchającym i oglądającym tę rozmowę. Marek Skowroński, z Panem Bogiem.